Cześć! Dzisiaj odwiedzamy Mławę, gdzie spotyka się mądry samorząd, niesamowicie innowacyjny oraz biznesowy ekosystem oraz projekty, które wprost odpowiadają na potrzeby nowoczesnych miast. Mieszka tu obecnie około 30 tysięcy mieszkańców, budżet to 250 milionów złotych. Historia osadnictwa na tych ziemiach sięga XII-XIII wieku, a samą nazwę miasto prawdopodobnie zawdzięcza rzekomej Mławie, żonie czeskiego czeladnika, taka trochę jak czat GPT średniowieczny, która dobrze radząc swojego czasu uratowała mieszkańców osady przed najazdem krzyżackim. Ma również Mława w swoim herbie świętego Wojciecha i bardzo mocno z tą postacią się związała. Prawa miejskie otrzymuje w roku 1429. Również z Mławą kojarzy się jedna z najważniejszych bitew kampanii wrześniowej w roku 1939. A jakim miastem jest Mława w XXI wieku? Przez wielu region ten uważany jest za polską Dolinę Krzemową ze względu na usytuowanie jednej z najbardziej nowoczesnych fabryk firmy LG oraz ekosystemu, który skupia się na nowych technologiach. Z drugiej strony wieloletnia współpraca zarówno Rady Miasta z włodarzami, która pozwoliła na realizowanie ciekawych, innowacyjnych projektów. Jednym z takich projektów jest projekt PPP, czyli projekt zrealizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie wspólnie z dużym partnerem SUEZ udało się zbudować, zaprojektować oraz również zainwestować w jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Polsce. Dlaczego? Ponieważ tego typu projekty wymagają dużego zaufania, ogromnej wiedzy oraz bardzo bliskiej współpracy, która nie udaje się na kanwie samorządów, które są z reguły sobą bardzo mocno skłócone. Projekt taki trwa w tym wypadku 33 lata, po czym oczyszczalnia przechodzi w ręce samorządu. Sam partner zarówno zaprojektował, zainwestował, a obecnie eksploatuje tą oczyszczalnię. To są świetne przykłady, żeby dzielić się i pokazywać je innym samorządom, w jaki sposób realizować ciekawe, innowacyjne projekty w Smart City. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry. Panie burmistrzu, jakim miastem jest Mława? Miastem wspaniałym, miastem fajnych ludzi, miastem przyjaznym, miastem otwartym, dynamicznie się rozwijającym. No miasto po prostu wspaniałe miejsce do życia. Bardzo często Mława kojarzy nam się albo ze świętym Wojciechem, albo z bitwą pod Mławą, ale macie tu chyba coś, co jest wyjątkowe. Nazywana jest również taka polska Dolina Krzemowa, gdzie swoje siedziby lokują jedne z największych firm w branży wysokich technologii. Gdzie jest ten sukces? Mława to też miasto właśnie dużych firm. Od wielu, wielu lat Mława współpracuje bardzo mocno i na dobrych relacjach z taką firmą jak LG, gdzie są produkowane, gdzie jest produkowany sprzęt elektroniczny, który jest sprzedawany na całym świecie. To też świadczy o tym, że dobrze tu się pracuje, jesteśmy otwarci jako samorząd już od wielu, wielu lat. Mamy bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi firmami, które działają na terenie naszego miasta. To też daje pracę naszym mieszkańcom, ale nie tylko, bo sama firma LG na dzień dzisiejszy zatrudnia około 2000 osób. Myślę, że ten sukces nadal jest w tym położeniu. Już w najbliższym czasie budujemy kolejną obwodnicę przy współpracy oczywiście województwa mazowieckiego. Otwieramy cały czas nowe tereny. No i cały czas czekamy na nowych, jeszcze większych przedsiębiorstw. Dobrym przykładem jest oczyszczalnia ścieków. Współpraca jednak Rady Miasta, włodarzy i jednak świetny przykład w ogóle dla całej samorządowej Polski. Jak udało Wam się zrealizować jeden z niewielu na mapie Polski projektów PPP? To już projekt, który już trwa kilka lat. Mława przystąpiła do tego projektu wiele lat temu. Dzisiaj kontynuujemy dobre praktyki, dobrą współpracę z firmą SUEZ Woda. Fajni młodzi ludzie, którzy na co dzień tam pracują, zajmują dobre stanowiska, pracują w naszym mieście, z
stąd też ta dobra współpraca na zasadzie tego partnerstwa, gdzie no dzisiaj nam jako miastu trochę łatwiej gospodarować odpadami. Panie burmistrzu, serdecznie panu dziękuję i tak trzymać. Dziękuję bardzo. Dzięki uprzejmości firmy SUE znaleźliśmy się na obiekcie. Oczyszczalni ścieków, która zbudowana została w modelu projektu PPP, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego. Parę słów o projekcie. 33 lata, z czego 3 na zagospodarowanie starej oczyszczalni ścieków oraz zaprojektowanie i wybudowanie zupełnie nowej oczyszczalni. Głównym elementem całej umowy jest przede wszystkim cena metra sześciennego ścieków. A teraz zobaczmy, jak to wszystko zostało przygotowane. Pierwszy punkt całego procesu oczyszczania ścieków. Cała oczyszczalnia jest zaprojektowana na 5,2 tysiąca metrów sześciennych ścieków na dobę. Tutaj następuje odbiór ścieków od miasta. Drugim punktem całego procesu jest dostarczenie ścieków w odpowiednie miejsce, gdzie dane ścieki są oczyszczane mechanicznie, a potem biologicznie. Wszystkie tego typu inwestycje przeważnie lokowane są w przepięknych miejscach. Mimo tego, że jesteśmy w oczyszczalni ścieków, de facto jesteśmy jak na wczasach. Zresztą zieleń, drzewa, pięknie wygolona trawa. W punkcie pierwszym i drugim procesu ścieki są dostarczane automatycznie, ale również można je przywieźć w takim modelu trochę tradycyjnym do tego właśnie miejsca, gdzie odbywa się odbiór ścieków dedykowanych do tego celu samochodów. Punkt trzeci naszego procesu, czyli mechaniczne oczyszczanie ścieków. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieków przy użyciu m.in. piasku czy też metod otłuszczania oraz odpowiednich kratek, ścieki takie wędrują do procesu, który oczyści ścieki biologicznie. W procesie biologicznym ścieki są m.in. napowietrzane oraz stosuje się tak zwany osad czynny, czyli w sposób naturalny staramy się tą wodę ściekową maksymalnie oczyścić. Kolejnym punktem procesu po przejściu przez proces biologiczny są osadniki, w których dokonuje się rozdzielenie wody ściekowej już oczyszczonej oraz osadu czynnego. Tak oczyszczona woda ściekowa trafia do studni ścieków oczyszczonych i spokojnie może być transportowana do środowiska. Zapytacie się, co dzieje się z systemem organicznym. W związku z tym, że jest on organiczny, to zachowuje się trochę jak taki żyjący, czyli oczyszcza, namnaża się. Nadatek oraz większa ilość tego osadu trafia do zagęszczaczy, gdzie w ramach kolejnego procesu jest ona zagęszczona i przystosowana do kolejnego etapu, który już tylko i wyłącznie zajmie się samym osadem. Osad czynny po odpowiedniej obróbce chemicznej, po higienizacji trafia dokładnie tutaj. Ma on tak naprawdę parametry dobrego nawozu i też tak jest wykorzystywany. Czyli woda ściekowa o odpowiedniej klasie czystości trafia do środowiska, a osad czynny, higienizowany trafia na pola jako jeden z lepszych nawozów. Dzisiejszą podróż po Mławie kończymy koło średniowiecznej Mławy. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać Wam, czym jest innowacyjny, nowatorski projekt wdrożony w formule 3 PPP. Pamiętajcie o tym, że dobry, solidny partner, który jest w stanie zainwestować, przygotować dokumentację, zrealizować ten projekt i wreszcie go eksploatować, to jeden z kluczowych sukcesów każdego tego typu projektu. Nie wydarzy to się również, jeżeli w mieście nie będzie silnych, mądrych, długoterminowo myślących włodarzy, Rady Miasta oraz wielopokoleniowego myślenia o projektach, które będziecie wdrażali. Czekam na Wasze opinie. Ciekawy również jestem Waszych komentarzy. Dołączajcie do Miasto Miasto i bądźcie z nami w naszej przygodzie po świetnych, mądrych, innowacyjnych samorządach Polski. Hej!
ciężkiej robocie gospodarza kanału Miasto Miasto przychodzi czas na relaks.